Bardzo chcemy Was namówić do twórczego działania i do tego, żeby w wyniku Waszych dzisiaj działań powstała Wasza osobista, indywidualna bajka. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie z okazji Dnia Dziadka i Babci zaprosiła seniorów wraz z swoimi wnuczętami do twórczej zabawy. Podczas dzisiejszego popołudnia będziemy tworzyć bajki. Jako podpowiedzi mamy słowa klucz, które zostaną wylosowane. Mam nadzieję, że powstaną bardzo twórcze, niespotykane, oryginalne historie bajkowe, które będą wspólnym międzypokoleniowym dziełem. I włosy piękne, długie, no jak tyle była zamknięta w tej wieży, to koniecznie musiały jej tak długie wyrosnąć. Nie miała możliwości pójść do fryzjera, prawda? Święto babci, no to oczywiście wnuczęta i ja. Ja mam dwie wnuczki, dwie dziewczynki. Od 5 lat, ponad 5 mam Mariankę. No i to jest wspaniały dzień, wspaniały dzień. Dzisiaj dostałam buziaka i zapewnienie, że... Co, Marianko, powiedziałaś mi? Że mnie? Kocham. Tak, powiedziałam, kocham cię, babciu. Dała buziaczka, przytuliła, więc to jest bardzo, bardzo miłe. I w ogóle życie babci, która ma wnuczki, czyli jest taką prawdziwą babcią, zwłaszcza dziewczynki dla mnie, to jest coś bardzo, bardzo sympatycznego. I super jeszcze, że biblioteka wpadła na taki pomysł, żebyśmy mogły w jakiś tam nietypowy sposób spędzić ten czas.